Problem koronawirusa jest już zażegnany. Czy możemy swobodnie przemieszczać się i uczestniczyć w imprezach bez social distancingu? Czy warto w ogóle się szczepić? I czy wirus może być elementem wojny biologicznej? Zapraszam na kolejne spotkanie z profesorem Krzysztofem Simonem w programie Koronawirus w Polsce. 277, panie profesorze, to dużo czy mało? Wie pan co, to nie jest ani dużo, ani mało, jest to przeciętnie. Spodziewaliśmy się oczywiście w okresie takiego nasilenia wilgoci, wyższych temperatur, pewnego spadku zachorowań, jest to oczywista rzecz, przy braku leków i szczepionki. Natomiast ten spadek nie jest tak duży, jakbym się spodziewał, tym bardziej, że to są tylko te przypadki, które są objawowe. To nie są przypadki testowane epidemicznie, tylko objawowe. No więc w sumie to jest kolejne 300-500 osób, bo to różnie się, 380 było, 400 i tak dalej, mniej więcej w skali kraju. Mam taki niepokój, że część ludzi u nas, słuchając jakichś idiotycznych, nie wiadomo, wypowiedzi gdzieś, straciła w ogóle taki instynkt i w ogóle się nie chroni, specjalnie w czasie śluby i te różne inne dziwaczne zarządzenia. Skutek jest taki, że tych pacjentów ciągle w jakichś ogniskach przybywa i problemem pozostaje to, że się słabo przebija ta informacja. Ci ludzie młodzi bez jakichś obciążeń nie chorują, ale mogą przenosić na ludzi, dla których to stanowi istotne zagrożenie. I takich mam w tej chwili w całej klinice. W tej chwili nie mam ani jednego wolnego miejsca. W tej chwili fakt, że redukowaliśmy inne oddziały, ale jeśli chodzi o moją klinikę, mam wszystkie miejsca zajęte tymi przypadkami z COVID-em, część bardzo ciężka. I to są ludzie w zaawansowanym wieku albo z wielochorobowością. I tych ludzi trzeba chronić. Dotyczy tu 9 milionów ludzi w tym kraju, którzy są podatni na zakażenie i 30 kilku, którzy są, czy tam 30, którzy są, no nic im specjalnie nie będzie poza lekkim przeziębieniem lub w ogóle niczym jako takim. I trzeba zdawać sobie tego sprawę. Ludzi, czy trzeba chronić tych starszych wielochorób, mają siedzieć w domu, jak najmniej kontaktu, wszystkiego unikać, dopóki nie będzie szczepionki. Ja za chwilę do tego wrócę, ale chciałbym jeszcze przytoczyć kilka faktów. W Małopolsce 12 dzieci zaraża się koronawirusem podczas pierwszej komunii. W fabryce meblarskiej w Turku to wszystko jest tylko z bieżącego tygodnia. Odnaleziono kolejne ognisko. 70, panie doktorze, nic się nie stało ostatecznie, poza tym, że mogli kogokolwiek zarazić. To jest zupełnie inna sprawa. Szansa, że dzieci coś będą miały, jest minimalna. Czy my jesteśmy zaskoczeni, że mamy do czynienia z sytuacją zbiorowych zakażeń, bądź też możliwości zbiorowych zakażeń? Czy nie jesteśmy zaskoczeni? Powinniśmy powiedzieć, że właściwie to było przewidywalne. Wie pan, my nie jesteśmy. Ja jestem zaskoczony, że w ogóle poszły takie decyzje ogólnie odkręcające wiele restrykcji i pozwalające na tego imprezy, jak zbiorowa komunia, jak zbiorowe wesele, dziesiątki innych rzeczy. No wiadomo, jak się wirus szerzy. Wiadomo, że się szerzy przy gęstym kontakcie, przy łamaniu tych wszystkich zasad, przy bliskim. Taka jest zasada, taki sposób. Chyba, panie profesorze, sporo seniorów poszło na wybory, bo premier kraju zachęcał. Sporo młodych poszło na koncerty, bo artyści mówią, że jest bezpiecznie. Proszę pana, to jest tak. Wybory, jeśli chodzi o komisje wyborcze, ja byłem oczywiście na wyborach. Było elegancko i ładnie w tych komisjach i w miarę bezpiecznie. Ale to nie znaczy, że wyjście człowieka chorego czy szczególnie starego w przestrzeń, to nie chodzi o samą komisję wyborczą, jest bezpieczne. Skoro w każdym kraju ta grupa, nawet nie wiadomo jak się zakaża, dochodzi do zakażenia, trafia i ostatecznie umiera albo bardzo ciężko choruje. I to niezależnie co to opowiadamy, czy wybory są bezpieczne, czy mniej bezpieczne i tak dalej. Wyjście z domu dla ludzi starszych z wielochorobowością jest ryzykowne, bo mamy epidemię. I niech to do tych pustych głów się wreszcie przebije, a premier nie ma prawa takich rzeczy mówić. Powinien absolutnie zachęcać wszystkich młodych i zdrowych ludzi, że uczestniczyły w obowiązku patriotycznym do wyborach. Natomiast starszych ludzi musimy i chorych chronić. I to są prawdy medyczne. I ja się innymi nie mogę kierować, żadną polityką. I to jest przykre, że w ogóle takie rzeczy się dzieją w tym kraju. Namawia się ludzi, których wiadomo jak się zakażą, być może się nie zakażą, ale jakiekolwiek jest ryzyko, a na pewno jest ryzyko, jak go puszczą i będą w tłumie albo gdzieś blisko tego wszystkiego, to jest ryzyko i żaden premier żadnego rządu takich rzeczy nie powinien mówić. Ale u nas to nie ma żadnego znaczenia, człowiek, odnoszę wrażenie, tylko wybory i władza. Panie profesorze, ja zacząłem od tego, czy 277 to dużo czy mało i nie bez powodu, dlatego że 277 to jest liczba średnia z ubiegłego tygodnia. A na Śląsku mówią, że jest niedoszacowana przynajmniej o 1000. To prawda? Ja myślę, że tak. No wie pan, jeśli pan weźmie, że
dwie osoby na 10 rozwijają objawy kliniczne i je testujemy, to proszę to mnożyć przez 5. W każdym tygodniu, w każdym dniu. No to jak pan ma 270, to ma pan 1200-1300 nowych zakażeń. 80% w ogóle nic nie demonstruje, 270, no to właśnie 300, prawda, to 1800 zł. I to są realne liczby zakażeń w Polsce i tak należy je interpretować. Niech pan zobaczy, jak to falowało u nas tymi żonglowaniem, tymi testami, jak to było. Raz nie robiono w ogóle, raz robiono na hura, a potem znowu się nie robi, bo być może tych badań przesiewowych nie ma sensu robić, bo czemu to ma służyć? Chyba tylko znalezienie dawców surowic do naszych pacjentów, czym my leczymy to. Oczywiście tak, ale tak dla badać, dla rozrywki, no to ma małe szanse przy tym niedoborach i katastrofie finansowej jakaś nam się szykuje. Panie profesorze, a pan się zaszczepi, jak już będzie szczepionka? Naturalnie. Pierwszą rzeczą się zaszczepię, którą zrobię zespół. No wszyscy musimy, proszę pana, musimy się jakoś chodzić. Jestem siwym panem, łysiejącym, choćby sportowanym, ale to nie zmienia postaci, że mam swoje latka. Personel jest wykończony ciężką pracę i musimy się zaszczepić. Jedyna po prostu szansa, kwestia kiedy będzie szczepionka, oby była jak najszybciej i jaka to będzie szczepionka. To też trzeba wiedzieć, czy będzie szczepionka terapeutyczna, czy profilaktyczna, bo to też trzeba wiedzieć, co się robi. Mam nadzieję, że będzie to szczepionka profilaktyczna jak najszybciej, jak ona będzie długo działała. Być może tak krótka grypa, rok, półtora, prawda, i trzeba będzie ją odnawiać. Ale bezwzględnie czekamy na szczepionkę. No mam kilka grantów zagwarantowanych, że te szczepionki do mnie dotrą, ale do mojego zespołu, no ale nie wiem, w jakiej liczbie i czy dotrą. No, czekam. Panie profesorze, a pan prezydent się nie zaszczepi, na grypę też się nie szczepi i mówi to. I dziwię się, że ludzie to wszystko akceptują. To jest żenujące i skandaliczne, że ja nie oceniam sprawy politycznej, zajmuję się medyczną i tak dalej, choć mi się bardzo wiele rzeczy nie podoba, część się podobało, część się nie podoba. Żaden kandydat na prezydenta nie może opowiadać takich bredni, bo to są brednie skandaliczne. Ba, proszę pana, to jest działalność antypaństwowa i antyspołeczna, dlatego że w tym kraju żyje milion osób, które się tylko tak żyją, że w otoczenie ich się zaszczepiło. Bo są chorzy, mają nowotwory, deficyty odporności, a 5 innych rzeczy. Jeśli kandydat na prezydenta państwa, wie pan, to do pana dotrze pewnie ten przekaz, który ja mówię do mnie, ale dla prostego takiego człowieka, który słucha tej telewizji państwowej, to w ogóle to co ja mówię, wydaje się abstrakcją. Ale to jest prawda. Żyje dlatego wiele osób w tym kraju, że się inni zaszczepili. I trzeba się szczepić. A jaka będzie szczepionka na koronę? Tam pan profesor różne i pan prezydent inne dziwne rzeczy powypowiadał o szczepionce na płonicę, której w ogóle nie ma, to jakiś absurd. Ale rozumiem, prawnik nie ma zielonego o tym pojęcia. Ale szczycić się, że nie szczepi się na grypę, prezydent państwa, który dokładnie wie, że tych przypadków jest od 9 do 3 milionów rocznie, czasem więcej, które wyłącza nam gospodarkę, nasila miliardowe straty, powoduje zgony i on się tym szczyci, to takie murzycka, wie pan, taka siła dla odbiorców z budki z piwem. Natomiast to nie ma nic wspólnego z losem zainteresowania, ja mówię to zupełnie poważnie, z dobrem tego kraju. A ja się kieruję tylko patriotyzmem, dobrym kraju. To w ogóle dyskwalifikuje pana Dudy jako kandydata na jakikolwiek urząd tego rodzaju wypowiedzi. Bo ponieważ ja zawsze walczę z ruchami antyszczepionkowymi i uważam, i zresztą cały świat lekarski walczy poza tam jakimiś drobnymi osobami, którym się zabiera, prawda, prawa. Są ruchy antyszczepionkowe, nie wiem kto je sponsoruje, wydaje się, że to są osoby wrogie Rzeczpospolitej, wrogie Polsce. Było wiele bardzo doniesień, kto jest sponsorem tych ruchów antyszczepionkowych w świecie. One są szkodliwe społeczne dla każdego ugrupowania i każdego poglądu politycznego i każdej partii. Wy też nie bez powodu zapytałem, panie profesorze, bo tego typu wypowiedzi dają do zrozumienia, że no po co się właściwie szczepić, nie będziemy się szczepić, nawet jak będzie ta szczepionka, ona nam nie pomoże. Nie ma żadnej właściwie terapii na koronawirusa, no przecież uwalniamy gospodarkę, tak, wszystko jest w porządku. No to chyba nie jest dokładnie tak. Ja o to pytam w każdej naszej rozmowie i zapytam też dziś, co się zmieniło? Czy mamy w tej chwili już jakąś bardziej konkretną szansę na szczepionkę, czy mamy bardziej konkretną szansę na sprawdzoną, działającą terapię? Panie redaktorze, zdecydowanie lepiej poznaliśmy tą chorobę. Zdecydowanie mamy lepiej ustawione metody terapeutyczne, różnymi środkami się posługujemy. Doszedł ten Remdesivir, który nie jest jakimś rewelacyjnym lekiem, ale jest jakimś. Mamy te preparaty wychodzące z HIV-u, mamy osocze i mamy leki blokujące jeden z cytokinowy. Myśmy to uszeregowali i tak dalej. Nasze leczenie jest o niebo lepsze niż robiliśmy to 3 miesiące temu.
zmniejszyliśmy liczbę osób, które przechodzą w bardziej zaawansowane etapy choroby, gdzie jak trafia pacjent, zostaje zaintubowany, tego szansa na przeżycie są mniej więcej 20% maksimum. W najlepszym ośrodku, do takiego zaliczam nasz ośrodek, gdzie mamy te wyniki bardzo dobre u tych pacjentów, czyli 2 na 10 przeżywa. I to wiemy. Natomiast nic się więcej nie posunęło jako takim. Ja mam szereg grantów, propozycji prowadzenia, ale to jest ciągle coś porównanie czegoś z placebo. No nie może być tak, że ja będę porównał dobry lek z niepodawaniem leku, prawda, u pacjenta, który umiera. To ja się na takie badania nie zgadzam jako takim i tego niemożliwe. Czekamy na szczepionki i lek przeciwwirusowy. Różne się pojawiają koncepcje, takie, siakie, owakie. Ale jedną rzeczą, która nam poprawia stan pacjentów, to jest i lepsza kondycja, czyli wysiłek, sporty, tamto, siamto. Łykanie oczywiście witamin, cynku, witaminy C, te wzmacnianie odporności, to hartowanie. W zdrowym ciele zdrowy duch. To nie jest truizm, to jest prawda. Te osoby lżej chorują. No ale ci wszyscy nadciśnieniem, cukrzycę, otyli, te brzuchy piwne, prawda, to wszystko, a to jest katastrofa. Nosimy maski, nosimy przyłbice, nosimy rękawiczki, uważamy tak jak na początku, rozumiem. W dalszym ciągu dystans, w dalszym ciągu rękawiczki, w dalszym ciągu mycie rąk, uważanie gdzie się da i tak to nie zabezpiecza w 100%, ale zmniejsza potężnie ryzyko. Wirus się pasażuje na kolejne pokolenia ludzkie, prawda, na kolejne. Wiele wirusów ma tendencję najczęściej humanizacji, to znaczy staje się mniej agresywny i na to liczymy i chyba też tak teraz jest, no. A panie profesorze, lato nam coś pomogło. Marne to lato mamy, deszczowe przynajmniej u nas. Ale czy pogoda wpłynęła w tej chwili w ogóle w jakikolwiek sposób na koronawirusa i ilość zakażeń? Tak, oczywiście. Wirus się najlepiej szerzy, jak jest zimno i sucho. Taka była zima. Nie było specjalnie zimno, plus 4, plus 5 stopni. To jest najlepsze warunki do szerzenia się wirusa. I było bardzo sucho, bo śniegu ja na przykład we Wrocławiu w ogóle nie widziałem. Ja bardzo wcześnie jeżdżę do pracy, żeby w ogóle zapanować nad tym, co się dzieje, prawda, gdzieś po 15 po 6 i siedzę tam i nie widziałem śniegu. Natomiast teraz głównie leje, ale jest bardzo ciepło i to są warunki z kolei niesprzyjające szerzeniu się wirusów tego rodzaju. A co z innymi chorobami zakaźnymi? Ja zaraz też wytłumaczę, dlaczego o to pytam, ale pamiętamy o koronawirusie, trochę zapominamy o boreliozie czy KZM, prawda? No wie pan, borelioza jest chorobą banalną, rozreklamowaną przy prasie. Nikt specjalnie jeszcze na świecie nie umarł, zdaje się, 6 czy 7 przypadków jest opisanych w świecie na 500 miliardów ludzi zakażonych tym krętkiem. To się bardzo łatwo leczy. Natomiast post-Lyme syndrom występuje u niektórych ludzi po wyleczeniu, jako taka jakby immunoreakcja. I to jest pewien problem. Ludzie nie rozumieją, że to nie jest czynna bakteria. Potem boreliozę można mieć kilka razy i to jest pewien problem. Taki dyskusyjny, bo są 4 u nas genogatunki, które to wywołują, prawda, a to nie daje odporności. Ale borelioza nie jest chorobą śmiertelną. Zapalenie mózgu odkleszczowe tak. To jest bardzo niebezpieczna sprawa i 3 lata temu miałem kilka zgonów u siebie w klinice, prawda. No katastrofa, można się zaszczepić i wie, albo się wychodzi ciężkim inwalidą i o tym trzeba wiedzieć. Ale jest jeszcze kilkadziesiąt innych chorób, które przenoszą te kleszcze, na przykład tularemię. W zeszłym roku miałem 3 przypadki tularemii. Nie widziałem ich 20 lat, po raz pierwszy 3 przypadki w całej Polsce też były. Też mogą być przenoszone przez kleszcze. To są bardzo, bardzo poważne sprawy. A jak odróżnić, panie profesorze, jak odróżnić w domu objawy COVID i objawy mogące wystąpić przy boreliozie? Bo przy boreliozie też może wystąpić wysoka temperatura, prawda? Wie pan, nie, to nie obserwujemy tej wysokiej, zapalenia mózgu tak, nie obserwujemy wysokiej temperatury, jak ukuje pana kleszcz, ewentualnie pan przeniesie te krętki, bardzo podobne do kiły zresztą, jako takie, żeby było z ciekawości, no ma pan ogródzie takie rozbicia, no bólów stawowych czasem, takiego niepokoju, ale taki gorączek jako taki nie ma. COVID to jest zupełnie co innego, to jest ostra choroba retrowirusowa, bardzo choroba wirusowa przenoszona drogą powietrzno-kropelkową, bardzo podobna do grypy. Tylko okres wylęgania jest troszeczkę inny. No i młodość tego wirusa powoduje, że przebiega, jest szalenie zaraźliwa i też tą samą techniką, czyli tą powietrzno-kropelkową jak grypa, prawda? Troszeczkę dłużej się wylęga i daje niestety cięższe powikłania. Ale proszę zwrócić uwagę, że u mnie w tym sezonie pierwsze zgony, jakie mieliśmy bardzo ciężkie zapalenia płuc, to były w identycznym przebiegu. To były spowodowane grypą. Dopiero potem się na to nałożyło ten COVID, bo ta epidemia się rozprzestrzeniła. Tylko jest problem inny i w tym kontekście krytykuję wypowiedź pana Dudy, który te bzdury poopowiadał. To coś koszmarnego.
tego. Nam się w sezonie jesiennym zbiegnie grypa i choroby grypopodobne i przeziębieniowe z COVID-em, bo COVID-u nie wyrytykujemy. No wie pan, życzę sukcesu panu albo komukolwiek, że ktoś dwa tygodnie będzie miał COVID, a jak skończy COVID, zacznie chorować na grypę. Szanse na przeżycie tego prawdopodobnie będą marne, tak mi się wydaje. No, nie obserwowałem jeszcze tego, ale dwie choroby wirusowe, jedna po drugiej, tak ciężkie czasem, no to przepraszam bardzo. Jest trudno powiedzieć, co się stanie jesienią. Będziemy zamykać granice, może miasta, komunikacje. W etapie będzie epidemia COVID-u. Bóg da, że się zbiegnie z potężną epidemią grypy. Tego nie można przewidzieć, prawda? Ale na grypę się można szczepić. Przede wszystkim się szczepcie. Proszę zwrócić uwagę, w Niemczech się szczepi do 70%, a w Polsce 3%, bo jest właśnie o takie poglądy takich różnych dziwnych osób, które mówią, że nie szczepcie się, mi to nie szkodzi, po co się będę szczepił i tak dalej. Do szpitala nie wejdzie pracownik w Niemczech, w Anglii, jeśli nie zaszczepił na grypę. Nie ma możliwości, bo personel też przenosi i też gospodarki tracą. No ktoś ma w tym interes, po pierwsze, żeby zapobiec zgonom i ratować gospodarkę. I mówi to, bo ludzie się powołują, wie pan, na powikłania grypowe. Mówi to człowiek, który się kiedyś zaszczepił nowoczesną szczepionką na grypę, dostał wstrząsu i rozbił własny samochód. To jestem ja. Jestem koronnym przykładem, że mogą być powikłania. Zdarzy się to wyjątkowo rzadko, ale ja mało nie przepraszam bardzo, nie umarłem po szczepieniu na grypę. I dalej się systematycznie szczepię, uważam logicznie, skoro odpowiadam za swoich pacjentów, żeby im nie przenieść. Nie chcę się zarazić, a też nie chcę dostać śródmiąższowego zapalenia płuc, jak moi pacjenci z grypą i COVID-em, którzy umierają. To jest racjonalne i ten racjonalizm uczciwie w trosce obywateli musimy szerzyć i przenosić. I tak to i możemy się zaszczepić na grypę w tej chwili. Mamy na to czas. Wystarczy nam tego czasu, żeby się zaszczepić, tak? Wystarczy. No musi być szczepionka, wie pan, co roku ta szczepionka jest modyfikowana, dostosowana z prawdopodobieństwem szczepu wirusa, który się pojawił. Często można nie trafić. No 3 lata temu 49% pokrycia było. Ominęła szczepionka szczepy dominujące jako takie. Czy tam 46, prawda? No ale to 46 to było mimo wszystko 46, a nie 0. Dokładnie. Panie profesorze, na koniec zapytam o komentarze, które pojawiają się na różnych forach. Czy byłoby w ogóle, zdaniem pana profesora, możliwe takie sztuczne, kontrolowane stworzenie pandemii, którego celem byłyby, nie wiem, cele marketingowe, cele polityczne, cele zarobkowe, niepotrzebne skreślić? Proszę pana, no marketingowe nie wiem, polityczne na pewno tak. Wywołanie masowej epidemii, oczywiście to jest wojna biologiczna. I te epidemie wywoływano już historycznie. Przypomnę, epidemia w swoim czasie dżumy, to 1300 któryś rok i tak dalej. To były cele polityczne, likwidacja przeciwników, zdobycie twierdzy. Ale wierzyłby pan profesor, że COVID jest właśnie taką? Nie, ja nie zajmuję się teoriami spiskowymi, proszę bardzo, to raczej do Torunia tam się zwrócić. Tam jest wiele koncepcji różnego rodzaju, których ja nie bardzo rozumiem, a być może nie, być może tak. Natomiast wygląda to niebezpiecznie, wie pan, wygląda to niebezpiecznie, prawda? I wiadomo, z jakiego terenu wyszedł ten wirus, prawda? I to kolejny, bo to nie jest pierwszy wirus, który z terenu Chin wychodzi. Być może duży kraj, być może badania różne prowadzone, siakie, owakie. Niemniej jednak jest możliwość wpuszczenia populacji wiejskiej zmutowanego, agresywnego wirusa i to nazywam się broń biologiczną, prawda? I Japończycy stosowali w czasie II wojny światowej. Nie wiem, kto stosował na Bałkanach, żeby wykończyć muły w czasie I wojny światowej i konie. To masowo one padały, nie było transportu armii austriackiej, prawda, i serbskiej, bo to wszystko poginęło. Też nie wiem, to z pryszczycą się prawdopodobnie wiązało. No, to się stosuje, wie pan. W przypadku COVID-u chyba mamy potwierdzone informacje, że jest to wirus naturalny, prawda? Wydaje się, że nie jest zmodyfikowany, choć wyszedł. Na pewno nad tym wirusem prowadziło to laboratorium WHO badania. To są fakty i nad podobnymi wirusami, tam ich jest bardzo wiele, prawda? Na pewno ten wirus z danych wszystkich światowych organizacji, jak przeglądam, nie jest wirusem zmodyfikowanym. I z jedną rzeczą, jest na pewno wirusem bardzo młodym, którym ludzkość jako taka nie miała do czynienia, no i jakoś się rozprzestrzenił. Czytałem taką opinię, że prawdopodobnie się rozprzestrzenił na zwierzętach laboratoryjnych, który biedny personel tego całego środowiska sprzedawał na targu. I to jest możliwe. Oczywiście to jest to możliwe, prawda? Czy prawdziwe? Nie wiem. Natomiast to, co Chińczycy jedzą, no to pan wybaczy. To już jest jakby zupełnie inna historia, to prawda. A panie profesorze, gdyby miał pan w tej chwili powiedzieć tak całkowicie, zupełnie poważnie każdemu, kto ogląda ten program, co ma robić? Tak z ciekawości, kto ogląda?
Najczęściej oglądają osoby pomiędzy 25 a 45 rokiem. No tak, ale one są świadomie. Taki program musi dotrzeć do osoby, które siedzą w jakichś wiochach, słuchają bredni i do nich się nie przebija, się trzeba szczepić, że trzeba uważać i pięć innych rzeczy. Tu jest misja nasza do spełnienia. Młode osoby są no, najczęściej zdeklarowane, europejskie, nowoczesne i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, panie profesorze, to może też poprosimy wszystkich, żeby świadomie udostępniali to, żeby jak największa grupa miała do tego dostęp. Postawić komputer przed babcią, dziadką, niech wysłucha to wszystko. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Bardzo proszę, kłaniam się w takim razie. Do zobaczenia. Dzień.